Dzień dobry. Witajcie na stronie historycznetechnikifotograficzne.pl. Nazywam się Aleksandra Wolter i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak przygotować papier do wykonania odbitki cyjanotypowej. Zapraszam. Cyjanotypia, nazywana też błękitem pruskim albo blueprintem, ze względu na prostotę jest często pierwszą techniką, jaką poznają adepci alternatywnych technik fotograficznych. Zamiast soli srebra wykorzystuje się tutaj światłoczułość soli żelazowych, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów. Zastosujemy standardową cyjanotypową recepturę, którą później we własnych eksperymentach będziecie mogli modyfikować dla osiągnięcia różnych efektów. Emulsja do cyjanotypii jest dwuroztworowa. Do pierwszego będziemy potrzebowali cytrynian żelazowo-amonowy zielony, który jest odpowiedzialny za światłoczułość, natomiast do drugiego żelazi cyjanek potasu, który nada odbitce piękny niebieski odcień. W tym drugim cyjan jest związany z atomami żelaza, nie jest więc toksyczny, a standardowa formuła jest bezpieczna dla zdrowia. Będziemy potrzebowali 50 g cytrynianu żelazowo-amonowego, który rozpuścimy w 250 ml wody destylowanej, otrzymując w ten sposób roztwór, który nazwiemy roztworem A. Po odmierzeniu cytrynian przesypię do butelki z brązowego szkła ze szczelną nakrętką. Po pewnym czasie w takim roztworze możecie zauważyć pleśń. Wystarczy wtedy go przefiltrować przed użyciem, na przykład przez filtr do kawy. Do sporządzenia roztworu B potrzebujemy 20 g żelazic cyjanku potasu i 250 ml wody destylowanej. Tą część także należy przetrzymywać w szczelnie zamkniętej brązowej butelce.
tak przygotowane roztwory najlepiej odstawić na co najmniej 24 godziny, by dojrzały. Następnego dnia możemy przystąpić do przygotowania z nich roztworu roboczego, którym pokryjemy papier. Roztwór roboczy przygotowujemy, mieszając w równych proporcjach nasze roztwory A i B, które od razu po zrobieniu naniesiemy na papier. Podobnie jak w papierze solnym, do nanoszenia roztworu na papier użyjemy szklanej bagietki i strzykawki. Przydadzą się też dwa niewielkie naczynia z podziałką. Odmierzę teraz po 10 ml cytrynianu żelazowo-amonowego, czyli naszego roztworu A, i 10 ml żelazicyjanku potasu, czyli naszego roztworu B. Połączę je ze sobą w jednym naczyniu i w ten sposób otrzymam 20 ml światłoczułego roztworu do cyjanotypii. Jak wspomniałam wcześniej, cytrynian żelazowo-amonowy jest odpowiedzialny za czułość emulsji, natomiast żelazicyjanek potasu za kolor odbitki. Oba roztwory można łączyć ze sobą w różnych proporcjach, by uzyskać różne efekty. Natomiast na początek polecam zacząć od równych części. Pamiętajcie, żeby wszelkie czynności związane z uczulaniem papieru robić w przytłumionym świetle, z dala od światła dziennego. Nabieram roztworu do plastikowej strzykawki. Taki roboczy roztwór jest bardzo nietrwały i należy go zużyć w ciągu godziny. Teraz metodą, jaką znamy już z techniki solnej, pokryję roztworem papier. Przypinam go do podłoża za pomocą listewki i klipsów, dzięki czemu nie będzie mi się przesuwał. Układam szklany pręcik wzdłuż listewki i delikatnie nanoszę tuż przy niej niewielką ilość roztworu na papier. Następnie jednostajnym ruchem przesuwam bagietkę, tym samym równomiernie rozprowadzając roztwór po powierzchni papieru. Jest to tylko jedna z metod nanoszenia roztworu na papier. Lubię ją, bo daje równomierne pokrycie papieru roztworem, ale Wy możecie nanieść roztwór na papier np. wacikiem kosmetycznym, pędzlem gąbkowym albo zwykłym pędzlem z włosia. Pamiętajcie tylko, że roztwór nie może wejść w kontakt z żadnymi metalowymi elementami, więc musicie wybrać pędzel szyty lub klejony. Gdy papier jest już pokryty emulsją, należy go wysuszyć. Możecie go po prostu powiesić w całkowitej ciemności i poczekać, aż wyschnie, albo użyć na przykład suszarki do włosów. Papier do cyjanotypii jest już gotowy. W następnym odcinku razem wykonamy na nim fotogram. Do zobaczenia!